Cześć, man, witajcie z tej strony Mistrz Adam 15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i oczywiście sprawdzanie map. Mapa Niedziałowice, czyli kolejna mapa, która gdzieś tam ujrzała światło dzienne. No i powiem wam szczerze, że cieszy mnie to, jak zawsze. Kolejna mapa cieszy mnie i to bardzo mocno, jeżeli chodzi o sprawy związane ze sprawdzaniem. No ale nie cieszy mnie fakt na pewno, jakie one są, bo to są mapy, które no spoko, można sobie wejść, pograć, ale nie są tak grywalne, że można się jakoś mega rozwijać. Jaka będzie Niedziałowice, zobaczymy, ale też patrząc po minimapie, no inaczej, pod względem pól jest spoko, jest 107 chyba, nie, 110 nawet. Nie, to 107 na środku i tak ten, no to 109, 110 na pewno, więc no niech będzie to 110. 110 pól, no jest to naprawdę sporo, nie oszukujmy się pod tym względem, ale widząc po tych niebieskich kropeczkach, kwadracikach, jak zwał, tak zwał, no na pewno tu za dużo jakichś cudownych rzeczy nie ma. Tak samo oryginalna Gosko stworzona przez autora. Nie jest niesamowita, tylko ja się przerzucę piętro wyżej, bo chłopaki będą mi tutaj pikać, to nie chciałbym, żebyście słyszeli to. Teraz tak, cyk, otwieramy pierwszą. No i co, no stodoła jak stodoła, bez strzału, chociaż powiem wam szczerze, że patrząc w połączenie z tym garażem, naprawdę jest spoko. Zobaczmy, co jest w ogóle z tyłu za tą gospodarką, bo tak chodzimy w środku. No jest miejsce do jeżdżenia. Kurwa, co to jest? Co poszło nie tak tutaj? Chciałem się też dowiedzieć, no bo tu są jakby ślady wyjeżdżone, no i co? I ktoś wjeżdża w róg tego stodoły? Tak to wygląda dziwacznie. No dziwacznie ktoś to zrobił, bo w ogóle nie trafił w te jakby wjazdy, więc to tak, no nie mogę tego ocenić, jak to w ogóle wychodzi, ale spoko. No jest, są zrobione jako takie drogie, chociaż tak mówię, jako takie w ogóle nie są trafione, więc dziwna sprawa. Dobrze, ta chociaż polna droga jest dobrze trafiona. No ale mówię, to są też kolejne mapy, które gdzieś tam są robione na szybko, moim zdaniem. To są mapy gdzieś na szybko. Tutaj mamy chlew na... Boże, mamy gdzieś znaczek? Mamy znaczek. Na ile tu? 20? 15? 15? 15 świń. Więc no, szału nie ma, dupy nie urywa. I to tyle. Nie oszukujmy się, na pewno jeszcze ten kurnik. I to tyle, jeżeli chodzi o tą oryginalną gospę. Są też tak, są malutkie pola. Bardzo malutkie pola też. Nie, no, oszukujmy się, no bo to tą... Nie, no, akurat to jest duże pole, bo to jest połączone razem. O, dobra, dobra. No ale tu obok już jest... malutkie pole. Myślę, że takie malutkie tutaj, taki klinik tylko ktoś zrobił. Ale są fajne pola. Nie powiem, że nie, bo niektóre są z klina, niektóre są inne, więc tam naprawdę na plus. Wychodzimy na główną drogę. No i teraz tak, no za dużo tutaj do oglądania nie mamy, ale pójdźmy w lewą stronę. Jest ruch samochodowy, czyli to też jest jako taki plus. Tu jest jakiś stawik, łączka. Nie, no ogólnie teren, teren i pola na plus. Nie oszukujmy się, bo... naprawdę fajnie to wygląda, nie są jakieś płaskie, są jakieś górki, dołki, wydmy, klify, wąskie pola, szersze, długie, krótkie, naprawdę, no i tutaj ta górka też zaraz pójdziemy, ale najpierw pójdźmy tutaj, bo tu jest skubelek, nie mam, tak? Tak, tutaj mamy skubelek, więc to zawsze jakoś tam na plus. Te samochody też są na plus, no ale tak jak sami widzicie, tutaj jest coraz wyżej i wyżej, naprawdę ta górka jest dopierdzielona, powiem wam szczerze, i to tak porządnie. Tutaj nam się kończy miejsce, ale to jest statyczne gospo, o, nawet dalej już nie można iść, więc zablokowało mnie tutaj, tak, no to jest statyczne, bo tutaj nie ma nic oprócz tej stodowej żuka, więc nie ma nawet opcji, żeby tu coś się działo. Dalej patrząc na tą, na te pola, no jest spoko, pójdziemy sobie tędy. Zobaczymy, jak te... No dobra, drzewko, bo myślałem, że to jakaś, jakiś problem. Nie, no tak mówię, teren spoko, ale wioskę mógł autor o wiele bardziej wykombinować, bo nie oszukujmy się, fajny pomysł. No nawet ta gospodarz niech tam stoi, mogła być lepsza. Ale tak, fajny pomysł na wykorzystanie terenu, fajny pomysł na drogi. Nie wiem, czy te Niedziałowice są wzięte z reala, czy też nie. Ale jak na razie, no na pewno więcej by to wyglądało, gdyby tu przy głównej drodze coś stało. Był jakieś gospa, jakaś wioska w ogóle, to by był też plus. Tutaj, co tutaj jest w ogóle? Że ja nie mogę tutaj wejść, nie mogę tego kupić. Jest Skubu Andrzeja, ale co? Skubu Andrzeja jest to na podjazd, tak? Że wjeżdżamy, brama się otwiera? Tak by to wyglądało, no bo inaczej tutaj nie możemy, no ewentualnie od tupy strony możemy tutaj zajechać, tak? Czyli tędy.
no aha, jest. Bekę bym miał, by brama nie była otwarta i trzeba by było wjeżdżać tędy. Tą polną drogą. No to okej, no z drugiej strony chociaż i pojedziemy i wyjedziemy, więc nieźle, ale to jest jedyny skup wtedy, tak? Nie, no dobra, są dwa skupy. Okej, okej, dobra, dobra. Niechaj tak będzie. Skupy jak ta lala. Nie, naprawdę, no podoba mi się pod względem terenu i pól. To jest naprawdę na plus, cała reszta na minus. Pójdziemy sobie jeszcze do góry, zanim pójdziemy na tamte skupy i nieskupy. Więc to też jest zawsze coś nowego. Ta fajnie też wykończona mapa, bo tam już nie ma. Aha, tu już nie ma pola. Boże, tak fajnie wyglądało, jakby tu były nadal pola, więc to jest na ogromny plus, że jest takie coś wykończone. Bo chociaż są drzewka, są pola, więc to jakby było cały czas dalej. I teraz tak, co tutaj mamy? Tu coś mamy? Czekajcie, luknę sobie. Nie, to jest statyczne gospodarstwo, bo nie można tego kupić. Też piszecie wiele razy, że coś trzeba kupić, ale ja przeważnie kupuję takie rzeczy, albo kupuję na odcinku, jeżeli jest jakieś gospo. No tutaj to jest takie ruiny Jana trochę, jak ja to mówię, więc takie 2 na 10. No dobra, idźmy sobie dalej. Idźmy sobie dalej za tymi samochodzikami i gdzieś tu była ta droga, tylko nikt nie potrącił. Tu była ta droga? Tu była ta droga asfaltowa. No całkiem spoko, mamy przystaneczek. Fajnie, fajna ta rozjazdówka jest, nie wiem czy to jeżdżą samochody, czy też nie. Ale tu jest chyba ten największy skup i sklep zarazem, tak? Już że za niedziałowicami, bo tu już się kończą. No kurde, no gość, znaczy no autor miał naprawdę fajny pomysł na mapę, tylko szkoda, że nie urealnił tej mapy, bo naprawdę by mogło to oddać pod tym względem, żeby coś tu się działo, bo tak jak mówię, teren i pola są na ogromny plus, moim zdaniem, bo brakuje gdzieś takich map, gdzie jest fajna, nieprosta jak linia nie wiadomo czego, tak, bo naprawdę fajnie tutaj, że jest ta linia drogi gdzieś tam taka pokrzywiona, czyli ta wioska jako tako wygląda, są te pola, jest zróżnicowanie terenu, to na plus. Tylko tak, no jest jeden skup, nie ma jakichś dupereli, nie ma jakichś sklepów. Nawet tak się mówi, no, ale taki głupi sklep u tej Krysi, czy coś, pododawać, żeby to miało jakąś fajną spójność właśnie przy tej drodze, a nie, że jedzie się i nie ma nic. Bo wtedy to tak moim zdaniem, jak zawsze sprawdzam, to jednak patrzę na to, bo jak widzę, gdy jest coś na tej mapie więcej niż tylko gospa i no, tym bardziej tutaj dwie gospy statyczne, to takie 2 na 10. Tutaj mamy skup i zarazem sklep, tak? Tak by to działało. To jest akurat też dziwacznie. Tu jest też handlarz z zwierzętami. Tu są jakieś statyczne też te samochodziki. Ale tak, no sklep spoko tutaj razem ze skupem. No tam nie jest źle to też wymyślone, chociaż nie wiem jak to będzie wyglądać. Jakby się kupiło. Skup też spoko. Tutaj zrobiony. Nie wiem, jakiś stary pierwszy też chyba widzę, bo jakoś nie przypomina mi się, żebym gdzieś taki skup widział. Te samochody, no tak stara dawnie troszeczkę. Mówię, taka mapa do FSA 11 bardziej. Chociaż nie wiem, czy ona nie jest jakimś konwertem z jakiegoś FSA, więc może i też tak być, że dlatego to tak wszystko wygląda. Z drugiej strony, konwert spoko, że ktoś, wiesz, wraca do takich starych czasów, no bo to naprawdę na plus zawsze dla mnie. Ale by się wody napił, co? No, ale to tyle. No i tak mówię, no brakuje tutaj wielu, wielu fajnych rzeczy, żeby te niedziałowice były grywalne, bo naprawdę teren, pola, miodzio, jeżeli ona jest wzięta z reala, czyli te niedziałowice są jeden do jednego zrobione, no to kurwa brzydka wieś, nie oszukujmy się, jeżeli tak by to miało wyglądać, co na wsi mieszkają tylko trzy gospodarstwa, no jeżeli tak by to było zrobione, no to tak trochę średniawka to, średnio to widzę, że się tak wyrażę, ale no cóż, no takie jest życie, no nie można mieć wszystkiego, a szkoda, bo naprawdę fajnie to wygląda, jakby to było jeszcze troszeczkę upiększone, tak pododawane coś tutaj, to naprawdę ja bym był zadowolony, bo sprawdzam tych map naprawdę dużo i gdzieś tam zawsze człowiek widzi, co jest fajne, a czego trochę gdzieś tam, kulturalnie mówiąc, brakuje. No ja was zostawiam z tą piękną mapą. Jest jeszcze jedna fajna mapa. Nowa mapa wyszła, nie wiem czy fajna, ale patrząc jak ona jest mała, no to wam nie sprawdzę, bo będziecie mi pisać o Długa Wieś, tak to się chyba nazywało, żebym sprawdził Długą Wieś, ale no nie sprawdzę jej, bo po prostu ona jest za malutka, ona jest, no w porównaniu do tej, no to jest
trzy razy mniejsza, tak mi się zdaje. Więc może kiedyś zrobimy coś takiego, że jak będzie jakaś mała mapka, no to połączę to, dwie na raz sprawdzę, żebyście gdzieś tam zobaczyli, bo tak szczerze to, no dla 2-3 minut odcinka to nie wiem, nie wiem co by wam to dało, no nie wiem czy tam 2 minuty z oglądania by było. No ale tak czy siak, jeżeli ktoś by tutaj poszperał przy tej mapie, przy tych niedziałowicach, to myślę, że to jest do ogrania ta mapa i nawet fajnie by to wyglądało, ale wiecie, budowanie to jedno, bo budować gospę to se można, ale te wszystkie inne sprawy, jak właśnie skupy, nie skupy, to jednak fajnie by było gdzieś jeszcze pododawać, żeby to ładnie wyglądało. Ja wam serdecznie dziękuję, zostawcie łapkę w górę, no i do następnego oczywiście, pa, pa.